Już kiedyś sam Józef Stalin zauważył, że w miarę budowy socjalizmu, komunizmu nasila się walka klasowa i w związku z tym, że są postępy, władza komunistyczna wygrywa, ale hydra oporu tej klasy reakcyjnej jest taka, że trzeba ją stale niszczyć, bo ona bez przerwy odrasta. I wydawałoby się, że te wskazania już dawno odeszły w niebyt, ale one są żywe. Mamy z tym do czynienia praktycznie każdego dnia, a czasami mamy jeszcze wybuchy. I takim ostatnim wybuchem, przejawem walki politycznej, ideologicznej jest sprawa majora Józefa Kurasia Ognia. Oto Narodowy Bank Polski, mennica Narodowego Banku Polskiego, wybiła okolicznościową monetę. Z serii zachowali się jak trzeba, mamy wizerunek majora Józefa Kurasia Ognia. No i się te siły podstępu rozwrzeszczały jak zwykle, jakby to jatka jakaś była, albo jakiś podobny targ, gdzie gęsi, kury, kaczki, jajka, wszystko można kupić, sprzedać, zamienić na drobne i na grubsze. Na czym ta kampania nienawiści polega? Oto mamy do czynienia z listem otwartym badaczy, środowisk i organizacji żydowskich w sprawie emisji przez Narodowy Bank Polski monety zachowali się jak trzeba z wizerunkiem Józefa Kurasia, pseudonim Ogień. Szanowni Państwo, jako historycy, jako reprezentanci środowisk żydowskich i organizacji społecznych działających na rzecz tolerancji i wzajemnego szacunku oraz Żydzi kombatanci, nie możemy milczeć, gdy Narodowy Bank Polski wybija i promuje monetę ku czci Józefa Kurasia. A co to za kombatanci są w tej chwili? Kombatanci czego? Jakiego ruchu? Jakiej ideologii? Otóż podpierają się jedną rzeczą. Powołują się wprost, opisując jedną z tych zbrodni, o których mówią, popełnioną 2 maja, podkomendny Ognia Jan Batkiewicz Śmigły zeznał. I proszę bardzo, po wydaniu rozkazu przeze mnie strzelali wszyscy do wymienionych obywateli narodowości żydowskiej. Dokumentów nie zabieraliśmy, tylko żywność, która znajdowała się na samochodzie i części garderoby. Co to są ubeckie zeznania? Wystarczy wszystkich tych sygnatariuszy potraktować tak, jak UB z lat 40. czy 50. traktowało swoich prawdziwych lub domniemanych przeciwników, a wkręcać im palce w imadło, wkładać rozgrzany pogrzebacz z tyłu, powiercić odpowiednio, nawet ta samą myśl, że to może nastąpić, podpisaliby i zeznali praktycznie wszystko. Mamy z tym do czynienia z dalszym ciągiem tamtej rzeczywistości. Co dalej w tym oświadczeniu mamy? Mordowanie zatrzymywanych Żydów było jednym z głównych celów żołnierzy. Jeśli zgrupowanie majora Józefa Kurasia, nawet po jego śmierci, on zginął w lutym 1947 roku, a trwało jeszcze prawie 3 lata, to przez tyle lat tych Żydów namordowaliby tyle, że w ogóle by ich w Polsce nie było. I dalej w tym oświadczeniu możemy przeczytać, że organizacje, środowiska i osoby, które w imię nacjonalistycznych haseł mordowały przedstawicieli wszelkich mniejszości narodowych żyjących od wieków w Polsce, mają oni na sumieniu śmierć niewinnych cywili. Mieszanie tych postaw i postaci jest fałszowaniem historii oraz manipulowaniem zbiorową pamięcią. W Polsce żyło akurat bardzo wiele mniejszości. Polska była Asylum Judaeorum, tu nie tylko Żydzi z całej Europy ściągali, żeby uchronić byt i robić interesy, bogacić się, rozwijać, także rozwijać własną kulturę, ale bardzo wielu przedstawicieli innych mniejszości znalazło w Polsce oparcie i swój dom ojczysty. Drugi dom, który powoli stawał się pierwszym. Polska nie asymilowała na siłę. Polska przyciągała swoją szlachetnością, swoją ideą narodową, że bardzo często było tak, że ludzie, którzy nie mieli polskiego pochodzenia, stawali się gorącymi polskimi patriotami. A tu się okazuje, że te powojenne bandy,
te bandy reakcyjne, podstępne, mordowały przedstawicieli wszelkich mniejszości narodowych. I dalej to oświadczenie brzmi cały czas w tym samym stylu. Tysiące Polaków w czasie wojny i po niej zachowało się jak trzeba. Tysiące Polaków, a mamy do czynienia z populacją 30-milionową po wojnie. Nawet nieco więcej. Czyli cała reszta jaka była? No właśnie, tu z domniemania w przyszłości można wysnuć wniosek, że jak tysiące zachowały się jak trzeba, to miliony zachowały się jak nie trzeba. Nie należy do nich jednak Józef Kuraś Ogień. Pamiętajmy, że postać ta zapisała się po czarnej stronie historii. Kto ją zapisuje po czarnej stronie i na jakiej podstawie? I idą podpisy przedstawicieli owych badaczy, środowisk i organizacji żydowskich. I mamy dzieci NKWD-owskie, mamy dzieci ubeckie, mamy dzieci nomenklatury partyjnej, mamy żydowską lożę Bnei Brit, mamy dyrektora Muzeum Polin, z naszych pieniędzy finansowany, mamy naczelnego rabina Polski, mamy stowarzyszenie Drugie Pokolenie Potomkowie Ocalałych, czyli tu będą kombatanci, prawdopodobnie dzieci i wnuki, bo to się będzie ciągnęło za nami. I tak po kolei, nawet Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia, niby nic z tym wspólnego nie ma, ale przecież ma. Co zrobić? Jak z tym walczyć i czy w ogóle walczyć? Postać i jego działalność Józefa Kurasia Ognia jest znana, jest wielokrotnie opisana. Od tych 30 lat były takie badania, że tam właściwie trudno coś nowego, coś bardzo ważnego, co by zmieniało obraz rzeczywistości, znaleźć. Ale tym środowiskom to nie przeszkadza. Wystarczy to, co kiedyś napisano, wystarczy, że z tego wybierze się tylko to, co pasuje, że całą resztę się odrzuci i już wiemy. Ogień, najgorszy antysemita, najgorszy bandyta. Bardzo często są podawane nawet przykłady. Oto Katarzyna Kościelna z Ostrowska, ciężarna kobieta, która została zamordowana na tle obyczajowym. Nie zrobili tego ogniowcy, nie zrobili jego żołnierze, ale oni znaleźli sprawców i tych sprawców ukarali karą śmierci. Zapadły wyroki i wyroki zostały wykonane. Dalej mamy taką sytuację, jak rzekome zamordowanie czterech członków rodziny Zagatów Łatanków. O, jakie tu były na ten temat informacje, że przyszli ogniowcy i zamordowali. I później zaczęło wychodzić na jaw. Nie zamordowali, tylko wykonali wyroki. Ludzie ci przedtem byli ostrzegani za napady, rabunki. Taka kara wówczas obowiązywała. Na Podhalu ogień był bardzo surowy, ale to była sprawiedliwa surowość. Za to, co robili i nie szanując poprzednich ostrzeżeń, że tego robić nie wolno, nie wolno zabrać kobiecie, która ma garstkę dzieci, jest wdową, ostatniej krowy czy świni, bo to przekreśla jej dalszy byt. Jak ona sobie z tym poradzi? Za to były kary śmierci. I gdy zaczynamy to wszystko pokazywać, gdy to wychodzi na jaw, obraz Józefa Kurasia jest zupełnie inny. To, co nam dają, jest całkowicie nieprawdziwe. Ale ta kampania nienawiści wobec ognia trwa już od kilkudziesięciu lat. Oto na samym początku jego działalności. On jeszcze żył, jeszcze był dowódcą zgrupowania Błyskawica, jeszcze był królem Podhala, jak mówili ci, którzy wiedzieli, że on jest jedyną władzą wykonawczą i zaprowadzającą ład i porządek na tym terenie. Już wtedy mieliśmy informacje prasowe. Komuna wydawała prasę, ogniowcy czy inni wydawać jej nie mogli. Takiej możliwości nie dano im. I w 1946 roku, już w lutym, to jest początek działalności tego zgrupowania praktycznie, pierwsze miesiące, Dziennik Polski, on był polski z nazwy oczywiście, z niczego więcej, w artykule pod tytułem Członkowie band SS w bandach NSZ. Ładna zbitka, prawda? SS, NSZ, tu skrót, tam skrót, jest ciągłość. Jest to pseudonim znanego przed wojną koniokrada, psychopaty Józefa Kurasia, który w czasie wojny prowadził partyzantkę na własny rachunek, odznaczając się szczególnym sadyzmem wobec eksploatowanej ludności góralskiej. Co gorszego można było przypisać Ogniowi i jego podkomendnym? Współpraca z NSZ i członkami SS. Bardzo podobne, krótkie skróty,
zupełnie inne w treści, ale to musiało robić wrażenie. I później to się ciągnie przez całe lata. Władza ludowa się ustabilizowała, wymordowała przeciwników, resztę przepuściła przez więzienia, wdeptała wszystkich wrogów ludu w ziemię, panuje niepodzielnie, a jeszcze w 1977 roku, tyle lat po tych wydarzeniach, w serii Żółtego Tygrysa wychodzi broszura. Po ogniu był mściciel. Ponad 200 tysięcy nakładu. Józef Świder, pseudonim Mściciel, zginął rok po ogniu, w lutym 1948 roku. Ale zgrupowanie jeszcze trwało. To się jeszcze przez dwa kolejne lata działo. Ci ludzie jeszcze byli, działali w organizacji. Jeśli tak było, to mieli zaplecze. Jak mieli zaplecze, to była siatka organizacyjna, mieli punkty oparcia, mieli poparcie w terenie. To wszystko musimy brać pod uwagę, bo tak po prostu było. I gdy przechodzi przełom, gdy przychodzi rok 89, 90, gdy wtedy się wydawało, że będzie w Polsce w miarę normalnie, okazało się, że jest nie tylko nienormalnie, ale prawdopodobnie jeszcze gorzej, bo to już teraz w zupełnie innych szatkach, to już nie jest PPR, PZPR, teraz to są popłuczyny po nich, ale dalej są aktywne. Oto Jacek Kuroń, konstytucyjny minister w rządzie Papuczyka Tadeusza Mazowieckiego, wypisuje takie rzeczy. Ogień najpierw należał do AK, potem założył własną bandę. AK było bandą, ale nie sprywatyzowaną, więc ogień się oddzielił i założył własną. Niesłychanie długo terroryzował Podhale. Otóż ogniowi co pewien czas podobała się jakaś dziewczyna, więc brał z nią ślub. Czy zawierał małżeństwa w kościele pod bronią, czy zmuszając księży do udzielania mu kolejnych ślubów, czy odbywał się bez kościoła, nieważne. Fakt, że wesela robił najhuczniejsze na świecie. Przy tej okazji rozwalał czerwonych i Żydów. Czyli polskie wesele wtedy, a pewnie i później, musi wyglądać w tym obrazie tak, że wtedy się morduje komunistów i wiesza lub rozstrzeliwuje lub w jakiś inny sposób morduje Żydów. I to później skutkuje, bo to były olbrzymie nakłady, to był minister, robiło to wrażenie. A jaka jest prawda? Otóż Józef Kuraś brał ślub dwa razy. Po raz pierwszy w lutym 1940 roku. Za żonę pojął wówczas Elżbietę z domu Chorąży. Z tego małżeństwa urodził się syn Zbyszek. Już 29 czerwca 1943 roku jest niemiecka obława. Oddział żandarmerii niemieckiej w odwecie za niepodległościową partyzantkę Ognia zamordował jego żonę i dwuletniego syna Zbyszka oraz 73-letniego ojca Ognia Józefa Kurasia. Dom rodzinny Ognia został przez Niemców oblany benzyną i podpalony. Ile lat będzie trwało to plugawienie? Jak długo ci ludzie, którzy kłamią, bo tylko tak to można nazwać, będą bezkarni? Następny ślub Józefa Kurasia ma miejsce w święta wielkanocne 21 kwietnia 1946 roku. Jego żoną zostaje Czesława z domu Polaczyk, która zmarła w 2007 roku. Dożyła nowej Polski, ale dożyła czasów, gdzie propaganda stalinowska z propagandą Tadeusza Mazowieckiego, tej epoki i następną, została wymieszana, została zrównana. Mamy do czynienia z nienawiścią, która ma konkretne oblicze. To nie chodzi tylko o Józefa Kurasia, to nie chodzi tylko o Ognia. Chodzi o plugawienie całego podziemia niepodległościowego. Ale ci przeciwnicy uderzają punktowo, wybierają sobie osoby, wybierają sobie wydarzenia i w tym przypadku jest to Józef Kuraś Ogień. Mamy następców tamtej propagandy i tamtej działalności. Wśród elity pseudopolitycznej czy pseudointernetowej znajduje się jakiś Tomasz Schweigert. On się okazuje synem Bolesława Schweigierta, wyższego oficera komunistycznego. To był NKWDzista, to był później oficer Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na stanowisku oficera śledczego. To był także oficer informacji wojskowej KBW, czyli sowieckiego Smiersza. I on między innymi organizował bandy pozorowane na Podhalu, żeby unicestwić zgrupowanie Józefa Kurasia Ognia. Robił to nieudolnie na szczęście, został rozpoznany, został z terenu odwołany. A dzisiaj możemy poczytać, że mój tatuś, Bolesław Schweigert, był polskim żołnierzem, czyli był polskim bohaterem. I wtórują mu jego koledzy. Jaki pan,
takie otoczenie. To się wszystko za nami ciągnie. I dobrze byłoby, gdyby te środowiska, o których mówimy, które podpisują takie listy otwarte, które angażują i rabina, i dyrektorów różnych instytucji, i żydowską lożę Bnei Brit, wszystko co się rusza, co pełznie, albo jeszcze żyje, chociaż się już nie rusza, gdyby się zajęli jakimiś konkretami. Oto mamy przykład żydowskiego partyzanta na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej. Przedwojenny kryminalista, człowiek, który dokonywał napadów z bronią w ręku, również na bogatych Żydów, stał się podczas okupacji rzekomym partyzantem Gwardii i Armii Ludowej i bohaterem całego żydowskiego podziemia. Pełne informacje o nim są żydowskie encyklopedie. Na mapach oznaczających ruch partyzancki, żydowski na terenach okupowanej Europy, jemu jest poświęcone najwięcej miejsca. Co zrobił? Między innymi 22 stycznia 1943 roku jego banda, on się nazywał Israel Eisenman, półpiśmienny, cztery klasy szkoły podstawowej albo jeszcze mniej, także ćwierć inteligent, pół analfabeta albo odwrotnie, przeprowadził pacyfikację małego miasteczka Drzewica na Radomszczyźnie. Zamordowano 7 osób i te 7 osób to była tylko część ofiar, dlatego że kilkanaście innych było na liście do zamordowania. Tamtych komuniści żydowscy nie znaleźli. Po akcji pochwalili się, że dokonali czyszczenia terenu z faszystowskich band i ujawnili w tych sprawozdaniach do władz zwierzchnich Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Ludowej część łupów, jakie zdobyli. 3300 zł w gotówce, futro, obrączka, futra damskie, płaszcz męski, burka, dwa zegarki i tak dalej. A historyk żydowski, przedtem działający w Polsce Ludowej, a później dyrektor Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, Szmuel Krakowski, napisał tak. Partyzanci zabili 7 hitlerowców, w tym komendanta posterunku. On wiedział, o co chodzi. Wiedział bardzo dobrze, ale pisał tak, żeby to dla tych, którzy nie wiedzieli, brzmiało zupełnie inaczej. Israel Eisenman pod koniec okupacji niemieckiej został kierownikiem politycznym i terenowym desantu sowieckiego NKWD grupy Nitra, więc miał bardzo mocne wejście w środowisko towarzyszy sowieckich, swoich pryncypałów. Ale jego przełożony, komendant obwodu Armii Ludowej, już w 1945 roku, 16 stycznia, czyli tuż przed wejściem Armii Czerwonej na ten teren, napisał mu tak. Podaję wam do wiadomości, że macie w terenie opinię krwiożercy. Który z polskich partyzantów z taką opinią mógłby działać w terenie? Który nie zostałby wydalony z szeregów, a do tego dodatkowo nie zostałby osądzony? I później przypisywał sobie niezwykłe dzieje okupacyjne, niezwykłe akcje, niezwykły dorobek. Grupa moja stoczyła 44 boje z Niemcami. Wykoleiłem 19 pociągów niemieckich i po kolei setki zabitych SS-manów. To był dorobek Izraela Eisenmana. W nagrodę został oficerem UB w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu. Co tam robił? Jeździł ze swoimi kompanami, on był hersztem tej bandy, po terenie. Gwałcili młode dziewczyny i rabowali przede wszystkim złoto. Łańcuszki, obrączki, krzyżyki, medaliki. Został aresztowany. Ta działalność stała się zbyt głośna. Robił to wszystko zbyt jawnie. Stanął przed wojskowym sądem rejonowym. Ale w listach do pułkownika Goldberga Różańskiego skarżył się na swój los. Towarzyszu, przecież ja chciałem tylko odzyskać to, co nasze. My tyle straciliśmy podczas wojny. Czy te wiejskie kobiety z tymi medalikami na szyi, z krzyżykami, z obrączkami na palcu, to one rabowały żydowskie złoto? To je trzeba było gnębić i obdzierać ze wszystkiego, co miały? Oczywiście, że nie. Siedząc w więzieniu, Israel Eisenman pisał donosy. Jako więzień, wydawało się, że jego los był taki sam jak innych osadzonych, pisał sprawozdania i do Goldberga Różańskiego dawał sprawozdania. Do obecnej chwili nie rozłączam się ze sprawą po naszej linii. Mimo, że siedzę w areszcie, pracuję dzień i noc nad bandytami z NSZ, których to rozpracowuję jeden po drugim. Karę mu oczywiście darowano. Do UB już wrócić nie mógł z taką opinią, z taką przeszłością. Było to zbyt głośne, zbyt znane. Został szefem służby ochrony kolei w województwie lubelskim. Tam oczywiście
Okazało się, że ginęły całe transporty, były gdzieś upłynniane, zamieniane na żywą gotówkę, to jest bardzo modne słowo, więc został wydalony z partii, ale po jakimś czasie wrócił do partii. Jemu to wszystko darowano. I w Centralnym Zarządzie Przemysłu Mięsnego został szefem ochrony rynku miasta stołecznego Warszawy. Wpuścić lisa do kurnika to tyle co nic. Wtedy mięso to był towar pierwszej potrzeby. Tacy ludzie, jak on, byli odznaczani, byli fetowani, dawano im możliwości działania. Dlaczego te środowiska nie odetną się od takiej przeszłości? Dlaczego nie pokażą, że my nie mamy z nimi nic wspólnego? Te fałszywe informacje w encyklopediach żydowskich potępiamy, bo oni się nie zachowali jak trzeba. A przecież są bardzo dobre wzorce. W 1917 roku u zarania niepodległości Polski Koło Patriotów Polskich Wyznania Mojżeszowego wydało drukiem bardzo mądre, bardzo dobre i bardzo potrzebne oświadczenie. Dzisiaj takiego nie będzie, bo dzisiaj ci, którzy mogliby to zrobić i powinni, na coś takiego się nie zdobędą. A ci ludzie wtedy pisali tak. My Polacy, wyznawcy zakonu starego, z ojczyzną tysięcznymi węzły związani, w ziemię polską wrośli, ziemię tę miłujący, jej bólem bolejący, jej radością radośni, stwierdzamy, że polski sprawa jest dla nas świętą. Jeśli stwierdzać to uważamy za konieczne, kieruje nami wzgląd na obecne ukształtowanie kwestii żydowskiej. Liczne i wzajem zwalczające się odłamy ogółu żydowskiego w szczególnej solidarności swych platform politycznych uwydatniają pewne punkty wytyczne. Bądź korząc się przed majestatem sprawy, uznanie jednak polskiej racji stanu od zastrzeżeń tej lub innej natury uzależniają, bądź przeciwstawiają hasła wszechżydostwa najwyższym interesom Polski. Bądź wreszcie do państwa w państwie dążąc, wrogość i walkę Polsce zwiastują. Oddanie się sprawie nie zna zastrzeżeń. Nie masz oddania się Polsce, gdy dąży się do ojczyzny rozczłonkowania. Nie masz również miłości ojczyzny, gdy w niej zbawienie się szuka, lecz do potencji obcych błagalne śle imprekacje. Tych współwyznawców naszych zrozumieć jeszcze możemy, którzy śniąc o Syjonie, kij tułaczy w rękę chcą ująć, ziemię polską porzucić i mesjaszowe urzeczywistnić marzenia. Ale dwujęzyczności, dyplomatycznie przesłonionej lub wprost jawnej wrogości przeciwstawiamy się stanowczo, bezwzględnie, odrzucając wszelką solidarność, wszelką łączność, wszelkie wreszcie porozumienie z tymi, którzy nieprzyjaciółmi Polski będąc naszymi są wrogami. Skąd dzisiaj wziąć takich Żydów? Skąd dzisiaj wziąć takie środowiska? Skąd dzisiaj wziąć ludzi pochodzenia żydowskiego, którzy są polskimi patriotami? Tak jak ci Żydzi wskazywali. Nie chcesz? Nie musisz. Weź ten kij tułaczy i jedź do Syjonu lub gdziekolwiek na świecie. Ale nie przeszkadzaj tym, którzy cieszą się z tego, że po latach odzyskali własną ojczyznę. A z tym mamy do czynienia. Jaka była postawa tych ludzi zaraz po wojnie, wtedy kiedy rzekomo ich tak masowo mordowaliśmy, może świadczyć informacja. To jest w dokumentach Instytutu Pamięci Narodowej. Informacja, notatka z rozmowy funkcjonariusza Żydowskiego Instytutu Historycznego, człowieka po 4 klasach szkoły podstawowej, z wykształcenia zawodu krawca, człowiek, który ma na sumieniu przynajmniej 100 Żydów w getcie białostockim i współpracował z Niemcami, żeby ich wyszukiwać i oddawać w ich ręce. Później wstępuje do UB, gdy to wszystko wyszło na jaw, zostało to ujawnione, bo ci Żydzi, którzy ocaleli, lub ci, którzy pochodzili z rodzin tych zamordowanych, nie chcieli mu tego odpuścić. Został z UB wyrzucony, postawiony przed sądem, ale krzywda mu się nie stała. Towarzysze sowieccy powiedzieli, nielzia, nie wolno, trzeba mu to wszystko darować, wszystko mu odpuścić. Ale coś z tym człowiekiem trzeba było zrobić, nie mógł się zmarnować. Został wzięty na etat naukowy do Żydowskiego Instytutu Historycznego. I w kwietniu 1968 roku, tuż przed wyjazdem z Polski, w rozmowie z dyrektorem tego instytutu, on stwierdza: dzisiaj Żydzi są napadani za tę wielką robotę, którą własnymi rękoma wykonywali, oczyszczając w pierwszych latach po wojnie Polskę ze śmieci i z gnoju. Dla nich tym śmieciem i tym gnojem
jest Józef Kuraś. Dla nich tym śmieciem i gnojem jest Danuta Siedzikówna Inka. Dla nich tym śmieciem i gnojem jest Witold Pilecki, bohater przecież nie tylko Polski, ale całego świata. I jeśli nie będziemy brać w obronę własnych bohaterów, to oni będą napiętnowani w świecie jako te śmieci i gnój, z którymi środowiska żydowskie, przedstawiciele tej społeczności, mniejszości na ziemiach polskich, bardzo słusznie walczyli.